Panowie, przygotowuję niespodziankę dla Su. Zobaczmy. Sami, co tu się dzieje? O, to... nie udała mi się niespodzianka dla ciebie. Co? Ładna mi niespodzianka. Teraz musimy posprzątać kuchnię. Chciałam ci zrobić popcorn. W trochę niebezpieczny sposób, nie uważasz? Nie róbcie tak w domu. Chciałam tylko umilić oglądanie filmów. W porządku, ale lepiej przygotować jedzenie w małych ilościach. Zrobimy sobie coś do robienia popcornu? Tak, ale najpierw... nie... Uff, skończyłem! Czas na pracę! Poczekam, aż Su skończy rozmawiać z Rogerem. O mnie mowa? Nie, o Rogerze! Pomógł nam zrobić części do naszej pracy. Dzisiaj pracujemy z drewnem, a nie z tekturą. Poproście dorosłych o pomoc w zrobieniu tych części. A ja będę przenosił ci narzędzia. Och, dziękuję. Mój szlamisty przyjacielu. A skoro pracujemy z drewnem, przyda się młotek i gwoździe. Usztywnię części w imadełku dla bezpieczeństwa. O tak. Drewno ma dzisiaj dobrze. Imadełko, Roger, młotek. I ostrożność. Pamiętajcie, żeby korzystać z młotka pod okiem dorosłych, dobrze? Ja w tym czasie przygotuję wszystko do kolejnego etapu. Dekoracje! Powinno wam wyjść o takie drewniane pudełeczko. Dodałam tę część. Później pokażę dlaczego. Idziesz sami? Tak, tak! Proszę! Dobrze, tylko okleję pudełko taśmą. Do dekoracji? Oczywiście. Dzięki niej zrobimy idealne paski. Pomalujemy je na zabezpieczonej powierzchni. Ostrożnie. Voilà! Dekorowanie skończone. Jest okej. Tego jeszcze nie potrzebujemy. Tak? Więc weź to. Samą porę. Trochę magii. Gotowe! Tutaj postawimy świeczkę. Ja też się nie leniłem. Świetnie! Dodasz obróbkę drewna do listy swoich umiejętności? Zastanowię się. Pora na część zrobioną z puszki. Teraz wszystko złożymy. Trzymaj młota, majstrze Su! Dzięki, majstrze Sam! Suzy, kiedy będzie popcorn? Niedługo. Wybierz film do oglądania. Juhu! Napełnijmy naszą maszynkę. Su, czekaj! Co tam? Zapomniałaś o tej naklejce. Kliknijcie kciuka, jeśli lubicie popcorn i dekoracje tak samo jak ja. Sama nie wiem, co lubisz bardziej. Czy teraz dobrze? Chusteczek i przykleimy do maszynki. Że co? Nie! Czasami twoje dekorowanie mnie zadziwia. Musimy szybko zrobić popcorn. Może inspiracje sama powrócą. Proszę bardzo. Weź przykrywkę! Nie powtarzaj mojego błędu. A, racja. Nie mam zamiaru powtarzać tamtego incydentu w kuchni. Widzowie, uważajcie z ogniem. Bo robimy popcorn na żywym ogniu. Dlatego właśnie maszynka jest zrobiona z drewna. Pamiętacie? Ostrożność to moja ksywka. Zaczęło się. Yeah.
gotowe. Przyniosłem miskę. Świetnie, wsypujemy. Ale dobre. Sami, zapomniałeś już, do czego nam popcorn? Chwileczkę. Podoba wam się nasza maszynka? Dajcie kciuka, jeśli tak. Już wybrałam film. Oglądamy. Subskrybujcie nasz kanał. Wymyślimy więcej ciekawych rzeczy do zrobienia. Pa, pa. Pa.